Dzień dobry. Dzisiaj dostałem do oceny taki oto pierścionek wykonany w warszawskiej spółdzielni Orno. Zainspirował mnie do omówienia pewnego tematu, który nie jest do końca związany z perelmanią, tylko jest związany z kamieniem, który jest oprawiony w tym pierścionku, mianowicie z nefrytem. Tutaj zapewne to jest nefryt pochodzący z Jordanowa, nasz polski nefryt. Nefryt, który już jest znany od czasów, znany ludziom od czasów epoki kamienia łupanego. Na tych obszarach wykonywano z tego surowca narzędzia kamienne. Kiedyś czytałem jakieś opracowanie, w którym archeolodzy zgłaszali znaleziska narzędzi z tego surowca we Francji, na innych stanowiskach w Europie Zachodniej. Czyli oznacza to, że ten kamień był dość mocno rozpowszechniony i te zbieracko-łowieckie kultury go nosiły po całej Europie, wymieniały się nim. To był kamień, który wtedy miał bardzo dużą wartość użytkową. Ale nefryt w Europie właściwie został całkowicie zapomniany, bo w tamtych czasach, kiedy był używany jako surowiec do produkcji narzędzi, właściwie jakość tego kamienia, jego właściwości fizyczne w ogóle nie skłaniały ludzi do tego, żeby zwracać na niego uwagę. Inaczej było w Chinach. W Chinach nefryt był uważany za kamień cesarski razem z drugim rodzajem kamieni, z jadeitem. I temat, o którym chciałem dzisiaj opowiedzieć przy okazji tego pierścionka, przy okazji omawiania tego kamienia w tym pierścionku, to jest właśnie temat, którego nikt w Europie nie rozumie. Nikogo nie można się doprosić, żeby wyjaśnił. Wszystkie opracowania, które były do niedawna, były tylko i wyłącznie w języku chińskim. Mianowicie temat żadów. Żady jest to pewien fenomen w gemologii i w kamieniach szlachetnych, w jubilerstwie, dlatego że jest to jeden z niewielu przykładów skał, które są używane jako kamienie szlachetne. Z reguły kamieniami szlachetnymi, właściwie zawsze z wyjątkiem żadów, kamieniami szlachetnymi są minerały, czyli kryształy jednego związku chemicznego. W przypadku żadów to są skały. I teraz tak, na początku myślano, że nefryt i jadeit to jest ta sama jakość. To jest dokładnie ten sam rodzaj, tylko tak jakby różne odmiany tego samego rodzaju skały. Okazało się następnie, że nie, że nefryt to jest jeden rodzaj, a jadeit to jest drugi rodzaj skały. Nefryt jest zbudowany głównie z minerałów szeregu aktynolitu, czyli to jest tremolit Ca2Mg5Si8O22OH2 razy wzięte, a na drugim końcu szeregu jest ferroaktynolit, czyli Ca2Fe2+5Si8O22OH2 razy wzięte. Roztwory stałe tych dwóch minerałów tworzą skałę zwaną nefrytem. Natomiast jadeit, czyli druga skała z tej grupy skał zwanych żadami, ma wzór chemiczny NaAlSi2O6, czyli jest krzemianym sodu i gliny. Czasami zawiera tam różne inne domieszki. Te dwie skały w rozumieniu europejskim tworzą to, co Chińczycy nazywają jade, czyli jade. I niby wszystko wydawałoby się proste, ale są Chińczycy, którzy mają swoją własną filozofię życia i swoją własną filozofię nazywania skał. U nich podstawą jest tak zwany twardy kamień. Właściwie to są wszystkiego rodzaju skały, które można... Znaczy właściwie w Europie nazywa się kamieniami ozdobnymi. Wśród tych twardych skał, tego twardego kamienia, wyróżnia się coś, co oni nazywają
Feikui. Może lepiej pokażę wam, jak to się wymawia przy pomocy gogli. Wpisałem sobie Feikui i posłuchajmy, jak to brzmi. Feicui. Feicui. Mówię jeszcze raz. Ja bym chciał, że tego nie wymówię poprawnie. Zresztą tak jak pewnie większość Europejczyków. Piękny kamień to jest pojęcie szersze niż żady w rozumieniu europejskim. Dlatego, że wśród tych kamieni wyróżnia się cztery rodzaje. Czyli jadeit nefrytowy, jadeit, jadeit onfacytowy i jadeit kosmochlorowy. Czyli już jest nieźle namieszane. Okazuje się jeszcze, że oprócz tego są jeszcze skały, które są nazywane jadeitem, mimo że są tak naprawdę imitacją jadeitu. Przykładem może być Mafsisit i przykładem może być Quihong Jet, czyli jadeit z Quihong. I tak naprawdę to jest kwarcyt o barwach od białej do błękitno-niebieskiej. I na rynku można spotkać takie wyroby. Chińczykom to kompletnie nie przeszkadza, że to nie jest jadeit, tylko kwarcyt. Oni po prostu wiedzą, co to jest. A Europejczyk no, albo będzie wiedział, albo sobie kupi coś innego i będzie myślał, że to jest jadeit. I sobie kwarcyt będzie myślał, że to jadeit. No i teraz jak to odróżniać? Na rynku nie ma żadnego porządnego europejskiego podręcznika do oceny czy ewaluacji jadeitu. Ja mam metody, standardowe metody testowania jadeitu, czy właściwie nie jadeitu, a Feikui z Hongkongu. Tutaj jest kilka przykładów takiego jadeitu najwyższej jakości. No i oczywiście są definicje. To, o czym mówiłem, te wzory chemiczne dla różnych rodzajów żadów. Tutaj jest dość ciekawa rzecz, można w każdym miejscu w tym słowniku są chińskie znaki, których można ewentualnie rozróżniać opisy na straganach, jeżeli się gdzieś tam pojedzie do Chin. No i różnice w właściwościach fizycznych. Jadeit twardość ma 6,5 do 7, onfacyt 7, kosmochlor 6,5 do 6. Tak samo są pewne różnice w gęstościach, są różnice we współczynnikach refrakcji. To zasadniczo są zupełnie różne skały. Metody poprawiania tych kamieni, które dzielą materiał na cztery różne typy, czyli niepoprawiany jet typ A, poprawiany i chemicznie i impregnowany żywicami bezbarwnymi, to jest typ B, barwiony to jest typ C i poprawiany żywicami i barwiony, wytrawiany chemicznie, impregnowany żywicami i barwiony, to jest typ B plus C. Właściwie jeżeli chodzi o kamienie szlachetne, to szlachetny jest tylko typ A. Pozostałe to już obniżają cenę groszowo do wartości groszowych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że po wytrawieniu w kwasie struktura zostaje naruszona do tego stopnia, że on się staje kruchy. I lepiej wygląda, ale traci swoje właściwości, dlatego należy go impregnować. To już właściwie jest produkt sztuczny, to nie jest naturalny jadeit. Chciałem pokazać jeszcze całą procedurę, którą tutaj jest przytoczona. Procedura, w jaki sposób należy sprawdzać jadeit. Jak widać, nie będę omawiał tego całego grafu, jak widać jest to bardzo skomplikowane i wieloetapowe, po to, żeby to porządnie ocenić. Jakie parametry się ocenia? Przeźroczystość, ziarnistość, ilość spękań, barwę, czy jest strefowość barwy, no oczywiście jakość wykończenia,
To są wszystko elementy, znaczy to są wszystko zmienne, które wpływają na cenę. Oczywiście pod warunkiem, że na początku ustalimy, że to, z czym mamy do czynienia, jest żaden. Ciekawą rzeczą w tym opracowaniu jest słownik wymiarów i nazw szlifów, czyli na przykład, że kabloszon owalny nazywa się w ten sposób, nawet nie będę usiłował tego przeczytać, długość, szerokość, grubość nazywają się po chińsku w taki sposób. To czasami może się przydać w przeglądaniu różnego rodzaju broszur albo ofert targowych. No i oczywiście najważniejsza sprawa, ponieważ podstawą badań jest spektrometria podczerwienia albo spektrometria Ramanowska. Są widma wzorcowe dla różnych typów. Bardzo podobny wyrób. Tutaj jest on facet. Widać, że jest zupełnie inne widmo niż widmo kosmochloru. Łatwo to rozróżnić, ale tylko na widmie. Jeżeli chodzi o oględziny, to właściwie można się pomylić. Tyle jeżeli chodzi o teorię, o taki zarys tego, o co w ogóle chodzi w jadeicie. W Europie, tak jak mówiłem, w Europie nikt tego nie rozumie. Sprawą trochę zajmuje się profesor Krzemnicki z SEF-u. Ja osobiście podczas takich wykładów, które odbyłem, które prowadziła pani profesor Pomsawat z GIT-u, poprosiłem o to, żeby wyjaśniła kilka spraw związanych z jadeitem. No rzeczywiście zaowocowało to dość sporą wiedzą, której wcześniej nie znałem, ale i tak to nie wszystko jest dla mnie jasne. Chińska terminologia, do tego różne laboratoria w Chinach mają różne kryteria oceny. Dlatego może się okazać, że coś, co jedno laboratorium będzie oceniać, już nie będzie oceniać jako jadeit, inne stwierdzi, zaświadczy, że to jest jadeit. Dlatego tutaj trzeba bardzo, bardzo uważać, bardzo się na tym znać, żeby nie dać się oszukać. No i teraz kwestia wycen. Jeżeli chodzi o nefryt, to nefryt generalnie jest tani w porównaniu z jadeitem, dlatego że zielona barwa nie jest zbyt nasycona, a do tego on zawsze zawiera ciemne plamki, albo ciemne zielone, albo czarne. Dlatego cena takiego surowego materiału to dochodzi powiedzmy maksymalnie do kilku złotych za gram. Czyli w wyrobie też to nie będzie bardzo drogie. Niemniej trzeba brać pod uwagę, że obróbka jest droga, dlatego że jest to materiał bardzo twardy. Inaczej, on nie ma dużej twardości. Tak? Tam ta twardość 7 czy 8 czy 6,5 to nie jest dużo, tylko podatność mechaniczna, podatność na obróbkę jest bardzo mała. Trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby można było szlifować materiał o tak małej podatności mechanicznej, na obróbkę mechaniczną. No i teraz właśnie, jak jest z cenami jadeitu? To jest coś, czego ja już kompletnie nie rozumiem i nie jestem w stanie zrozumieć, bo tak naprawdę surowy jadeit wygląda jak kamień, zwykły taki kamień podniesiony z drogi. On ani nie jest piękny, ani dobrze nie wygląda, a ceny potrafi osiągać w dziesiątkach tysięcy euro, ceny wywoławcze, a potem się okazuje jeszcze, że cena rośnie powyżej miliona euro w wyniku jakiejś tam aukcji, na którą został taki kamień zgłoszony. Nie wiem, czemu tak jest, nie wiem, dlaczego ludzie są skłonni płacić za jadeit tak dużo pieniędzy. Dlatego nie będę tego jakoś specjalnie komentował, tylko pokażę wam ceny, które zamieściło GIA w swoich opracowaniach po jednej z aukcji na Dalekim Wschodzie. Pierwszy przykład, kawałek takiej skały, no barwa nie najlepsza, granulacja dość duża, barwa strefowa, tutaj tylko jakieś takie kawałki niewielkie takie pasma o lepszej barwie, ale też ewidentnie widać, że jest ona strefowa.
Masa tego wszystkiego to jest 110 kg, czyli taki dość spory głaz. Cena wywoławcza 68 tysięcy euro. Następny przypadek 13,5 kg, to już w ogóle wygląda dziwnie. No niby barwa ok, ale też granulacja dość spora, taka dość spora włóknistość. 13,5 kg, cena wywoławcza 20 tysięcy euro. Jak to się... zaraz zobaczymy, jak to się kończyło, jak ta aukcja się skończyła. Tutaj jest price lista. To jakieś 3,5 kg, lot, jest numer lotu 3,5 kg. Wyceniony był na 3 miliony euro. Poszedł za prawie 6700. Zobaczmy jeszcze jakieś inne przykłady. Takie. Tutaj mamy lot 600 kilo. No 600 kilo to jest dużo, ale też no, wycenione było na 38 tysięcy euro. Poszło za ponad milion. No i tak dalej. Tu jakieś 13 kilo wycenione na 38 tysiąca euro. Poszło za 236. Ale chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Coś całkowicie niezwykłego jak dla mnie. To jest 52 gramy materiału w wielu drobnych kawałkach za milion euro, cena wywoławcza. Słuchajcie, jak to się oszlifuje w takie równomierne kaposzony, no bo jakieś tam baroki, freeformy, no to wiadomo, że utrata materiału będzie niewielka, ale jak to się oszlifuje w porządne kaboszony, to zostanie z tego połowa, 25 gramów. I to ma kosztować milion euro. Dla Europejczyka jest to całkowicie niezrozumiałe. Jak to w ogóle możliwe? Ja myślę, że taka ilość szmaragdów w najwyższej jakości mogłaby nie osiągnąć takiej ceny. No ale Chińczycy to Chińczycy. Oni mają taką swoją filozofię życia i w nią dość mocno jest wpisany jady. Mam nadzieję, że dość mocno zamieszają wam w głowach tym nefrytem, czy rozważaniami o nefrycie i jadeicie. Tak mówię, nikt w Europie tak naprawdę tego nie rozumie. Nefryt i jadeit, który się sprowadza do Europy i sprzedaje, to jest z reguły materiał odpadowy najniższej jakości. On jest... No bo tylko taki materiał Europejczycy są w stanie kupić. Europejczycy nie są w stanie płacić jakichś milionów euro za byle bransoletkę. Wykonaną z kamienia, która tak naprawdę wygląda jak bransoletka wykonana z plastiku, tylko że jest, różni się tym, że jest ciężka w porównaniu z plastikową i że jest zimna w dotyku. Ale już na przykład szklana bransoleta zrobiona z takiego zielonego, mętnego szkła wygląda dokładnie tak samo. Jak dla mnie płacenie za to jakichś milionów euro jest po prostu dziwne i myślę, że dla większości Europejczyków również. Oczywiście ten pierścionek broni się sam, mimo że ten kaboszon może nie jest tutaj warty jakichś wielkich pieniędzy. Jak wiadomo, Orno nie produkowało biżuterii ze złota. Tam złotą biżuterię można było specjalnie zamówić. Po prostu Orno tworzyło ze srebra i te kolekcje, tą biżuterię, którą można było kupić w sklepach jako biżuterię gotową, to zawsze była biżuteria srebrna. Natomiast, żeby mieć złoty pierścionek Orno, należało złoto dostarczyć i na zamówienie taki pierścionek był tworzony. Więc jest to już samo to, że to jest złote Orno, sprawia, że ten pierścionek jest wyjątkowy.